Politechnika Opolska po raz 10 inauguruje Akademię Młodych Serc. Będziemy dzisiaj witać naszych studentów, studentki i studentów, tak jak przystało na uczelni wyższej, czyli rektor będzie w todze, będzie wszystkich witał, będzie tradycyjny Gaudeamus. Będzie oczywiście immatrykulacja studentów i wręczenie prawdziwych fizycznych indeksów, takie jak były lata temu, bo dzisiaj już nasi studenci stacjonarni, niestacjonarni niestety nie korzystają z takich indeksów, korzystają z indeksów cyfrowych. Akademia Młodych Serc zainteresowanie rośnie z roku na rok, co nas bardzo cieszy, ale co jest ważne, to też nasze studentki i studenci mają potrzebę rozwijania się jeszcze i nie tylko wysłuchiwania różnych ciekawych wykładów, które przygotowaliśmy, ale chcą również uczyć się języków. Wierzę, że będziemy mogli i te potrzeby również spełnić. Co roku zapisuje się około 80 osób, a średnio na wykłady przychodzi przynajmniej około 50 osób, bo zdarza się, że osoby wybierają sobie te ciekawsze wykłady, a jest ich naprawdę dużo. Bo każdy czwartek, więc co tydzień, to jest w roku około 40 wykładów. Do tego jeszcze zajęcia gimnastyczne, zdarzają się też jakieś zajęcia warsztatowe, czy to z obsługi komputerów, zajęcia językowe, także wszystko to sprawia, że studenci chętnie uczęszczają na Akademię Młodych Serc. I już widać uśmiech, a jak tam było, jak, a ciekawe, czy jakie wykłady, czy będzie gimnastyka, a gdzie się będzie odbywać. Jest to bardzo miłe i to świadczy, że nam jest tego bardzo, bardzo potrzeba. Jest to jakieś moim zdaniem zajęcie na jesień, zimę, jakaś aktywność przynajmniej umysłowa, może nie tyle fizyczna, no ale jeszcze no zajęcie po prostu jako emerytowi. Chciałbym być dalej aktywnym. Ciekawa tych po prostu wszystkich wydarzeń, wszystkich wykładów i już czekam w trakcie roku akademickiego, czekam na każdy jeden czwartek, na 16. I po prostu można tyle wiadomości zaczerpnąć, mądrych ludzi słuchać i po prostu jestem taka chłonna jak gąbka. Po prostu i każdy, i bym siedziała na przykład, przepraszam za wyrażenie, siedziała w domu, i to na pewno tych tematów bym nigdy nie znalazła w internecie, czy z sąsiadkami, czy z koleżankami, czy ten. Tutaj można naprawdę się masy fajnych rzeczy dowiedzieć i nigdy bym nie ten, jestem przeszczęśliwa, że dostałam się tutaj, naprawdę, że chodzę i nawet się nie spodziewałam, że to już 10. rok minął.